Sponsorem relacji jest ekantor.pl. To miał być weekend, który o wszystkim zdecyduje. Kto wygra, ten wywalczy przepustki na wyjazd do Lonato. Tor Poznań w Przeźmierowie stał się świadkiem niesamowitej rywalizacji, której finałem miała być radość zawodników, duma rodziców i mechaników. Pogoda sprzyjała rywalizacji, było ciepło, ale nieupalnie, co pozwalało ekipom na skupieniu się na dokładnych ustawieniach wózków. W najmłodszej kategorii Baby Rock to była runda, w której kolejny raz bezapelacyjnie królował Alan Czyż. Wygrana czasówka, zwycięstwo w przedfinale oraz w finale sprawiły, że kierowca zdobył komplet punktów. Tuż za nim zameldował się Mazurek. W finałowym wyścigu na podium znalazł się też Morawski, ale to Garbaciak stanął na trzecim stopniu podium Baby Rocka. W Mini Rock runda rozpoczęła się idealnie dla Marcela Kuca. O 0,1 sekundy wyprzedził w kwalifikacjach Wiktora Leśkiewicza i do przedfinału startował z pozycji lidera. Na pierwszym zakręcie dochodzi do dużego incydentu. Wielu kierowców traci pozycję, ale Kuc utrzymuje swoje miejsce. Goniony przez Damiana Mazurka broni jej do końca wyścigu. Jako trzeci na metę wjechał Gustas Grinbergas. Finał to już pokaz jazdy Litwina, który po starcie zaczął przesuwać się bliżej lidera. Po serii pojedynków z Kucem ostatecznie wygrywa ten wyścig i całą rundę. Na podium towarzyszą mu Kuc i Wawilowas. W Junior Rock lider klasyfikacji generalnej Michał Kasiborski potwierdził swoje dobre tempo w ostatnich tygodniach i schodząc jako jedyny poniżej 53 sekund zdobył pole position. Za jego plecami uplasowali się Urbaniak i Pyłka, którzy również w trakcie przedfinału zaciekle walczyli o drugie miejsce. Ostatecznie wygrał wyścig Kasiborski, a za nim dojechał Urbaniak. W finale Michał wyprzedził o 6 sekund goniącą go stawkę, co pokazuje, jaką przewagę miał kierowca w 13. rundzie Rock Cup Poland. W tej rundzie zdobył komplet punktów, a na podium razem z nim stanęli Galeja i Urbaniak. W Rock DVS runda dla Igora Lejko, który potwierdza swoje świetne tempo. Rundę podsumowuje wywalczonym tytułem lidera Rock DVS. Na drugim miejscu plasuje się Wójcik, a na trzecim stopniu podium towarzyszyć im będzie Dziocha. Zacięta walka miała miejsce w Rock GP. Adrian Marcinkiewicz prezentuje świetne tempo w kwalifikacjach i z czasem 52 sekundy 979 tysięcznych zdobywa pierwszą pozycję startową. Za nim Daniel Zając i Mariusz Szymczak. W przedfinale Zając od początku wyścigu jedzie jako lider, a gonią go Szymczak i Marcinkiewicz, tasując się na drugiej pozycji. Pechowo jednak gokartem Marcinkiewicza przekręca i zalicza spadek na szóste miejsce. Ścisłą czołówkę uzupełnia i Daria Czarnocka. Finał to popisowa jazda Zająca. Do samego końca nie oddaje on prowadzenia i tym samym wygrywa. Tuż za nim na mecie zameldował się Szymczak, który podsumował rundę również jako wicelider. Na podium zobaczyliśmy również i Darię Czarnocką, która zamknęła finałową czołówkę. Przedostatnia runda Rock Cup Poland to mnóstwo adrenaliny, emocje i wyścigi na wysokim poziomie, ale do tego już nas przyzwyczaili kierowcy rywalizujący w największej serii kartingowej w naszym kraju.